Kończy z proste pytanie, które staje przed nim, kiedy przychodzi do niego transpłciowy uczeń, czy transpłciowa uczennica i prosi go, żeby zwracał się do niego imieniem tak, jak on odczuwa. I teraz możemy zacząć szukać odpowiedzi, a możemy powiedzieć, nie zgadzamy się na to, jesteśmy na to wściekli, to wszystko złe siły zrobiły i zacząć protestować. I Kościół w Polsce przyjmuje w większości, nie chcę powiedzieć, że w całości, ale w większości postawę, nie akceptujemy tej zmiany, odrzucamy ją i ona nam się kompletnie nie podoba. U nas będzie inaczej. Nie będzie. I to jest szczególnie charakterystyczne z jeszcze jednego powodu. Otóż wydaje się, że czasów Franciszka Kościół wyruszył zupełnie inną drogę. To znaczy zaczął szukać takiego modelu przekazu, nawet nie zmiany doktryny. Franciszek nie zmienia doktryny, ale szuka takich metod dotarcia duszpasterskiego, żeby powiedzieć do wszystkich, także do tych, których my traktujemy jako tych eksponentów tej zmiany, jesteśmy i chcemy być obok was.